ale w ogóle jakiś nowy aparat widzę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że Państwo tutaj dzisiaj wszyscy przyszli. Na tej planecie żyjemy my i żyją z nami zwierzęta. I naszym wręcz obowiązkiem jest zwierzętom pomagać. Chciałam Państwu życzyć dzisiaj bardzo dobrej zabawy i miłych wspomnień. Nasze zwierzątka będą na pewno zadowolone. Dziękuję bardzo. No i niestety musiałam wyrwać Zosi mikrofon, bo zapomniałam o istotnej bardzo sprawie, a mianowicie jest z nami Sylwia Kapusta, która jest właścicielką hoteliku w Lasku Brzozowym, u której są nasze dwa staruszki. Pomaga nam jak tylko może. No, widzę panią Annę Bieguszewską, wszyscy znamy Klub Seniora Radość. No i impreza nie odbyłaby się też bez wolontariuszek z Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Dziewczyny z Łowicza, ale są wolontariuszkami Łódzkiego Towarzystwa. No nie odbyłaby się przede wszystkim, jakbyście państwo tu nie byli, także jest nam moja ta familia. Idzie sobie krasnoludem, dokąd idziesz mój malutki? Idę do swej krasnoludki. Siabada-bada, 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 siabada-bada. Idę do swej krasnoludki. I stop, i proszę Państwa, teraz tak. Od początku, kciuki do przodu, siu. Łokcie na zewnątrz, siu. Mały przysiad, siu. Kolana na zewnątrz, siu. Głowa do góry, siu! I tak idziemy. Wąską dróżką przez głowę do góry idzie sobie krasnoludek. Dokąd idziesz, mój malutki? Idę do swej krasnoludki. Siabada bada, siabada bada. Siabada bada, siabada bada. Idę do swej krasnoludki.